Po raz 30. Festiwal Zdrowia i Niezwykłości w Łodzi i po raz kolejny, już nie wiadomo który, ale na pewno sensowny i potrzebny, Krople Toda i pan Tadeusz Miszczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Tadeuszu, czy w Kroplach się coś zmienia? Jak teraz wygląda sytuacja zastosowania, zapotrzebowania i tym podobne? No oprócz tego, że szata graficzna się trochę zmieniła, a ze względu na to, że Krople Toda otrzymały licencję Ministerstwa Zdrowia i zarejestrowane zostały w Kanadzie jako lek ziołowy. Zresztą tu jest numer podany i szata graficzna jest troszeczkę zmieniona. Tak troszeczkę pod medycynę. Ale skład i zastosowanie nie zmieniło się. Cały czas jest ta sama procedura produkcji. 2 lata inkubacji, dojrzewania w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych. Poszczególne rośliny, poszczególne wyciągi z roślin, które, żeby doszło do pełnej synergii działania, to czosnek, głogosta, papryka, rokitnik, borówka, które są składem, muszą z sobą współgrać. No niestety nie jest to możliwe, przypadkowe połączenie, ale te 2 lata inkubacji dojrzewają w tych ściśle określonych warunkach laboratoryjnych, powoduje, że jest pełna synergia. Nie niszczą się wzajemnie. I to właśnie ta cała bioinformacja, enzymy, związki MSM, i przede wszystkim, jak to określają naukowcy zajmujący się nano- i monotechnologią, tu są wszystkie poziomy nano-monotechnologii. Bo w roślinach, w przyrodzie to jest, to istnieje, tylko niestety w procesie produkcji, przyspieszonej wegetacji, wysokiej temperatury czy też wysokiego alkoholu jest to niszczone, jest to rozregulowane, tego nie ma. A tutaj właśnie dzięki tej inkubacji 2-letniej to jest zachowane. 2 słowa przypomnienia ogólnego zastosowania kropli, które są suplementem czy już lekiem? One są lekiem, one zawsze były lekiem. Zresztą nie można mówić o czymś, co pochodzi z natury, że to nie jest lekiem, bo zawsze było. Ale od kilkudziesięciu lat ktoś położył rękę na nazwę lek i wymyślił sobie substancję chemiczną i nazwał go lekiem. Oczywiście to jest wielkie nieporozumienie, nie powiem zakłamanie, ale wielu lekarzy zaczyna mówić o medycynie jako medycynie naturalnej i bardzo dobrze. W tej chwili wycofuje się wielu lekarzy z stosowania farmakologii i mamy kliniki, gdzie już w ogóle nie stosują, między innymi klinika przeciwstarzeniowa we Wrocławiu. Mamy kliniki płodności, gdzie zauważono, że im więcej chemikalii spożywają matki i mężczyźni, tym większy jest problem z zapłodnieniem. To jest bardzo proste. Zaburzenia związane z dostarczaniem związków nieorganicznych powodują dezinformację. Ja już kiedyś mówiłem, każda dezinformacja to jest kierunek do chorób. Każda informacja z roślin organiczna to jest kierunek do zdrowia. I tego się nie da zmienić nakazem, przykazem czy jakąś instrukcją polityczną, która wyszła z jakiegoś laboratorium. Natura, jak Hipokrates mówił, tylko żywność może być lekarstwie i tylko lekarstwo to jest żywność, natura leczy. I to jest, myślę, że to podstawa. Natura leczy, przypomnijmy, na co krople Toda są stosowane? Numer 1 to są sprawy sercowo-naczyniowe, czyli jeżeli mamy problem z ciśnieniem, cholesterolem, to jest przyczyna jedyna, stan zapalny. A stan zapalny wynika z tego, że mamy niedobory. Chociażby jedna rzecz. Mamy niedobory wody. Mamy problemy chociażby z komunikacją komórek. One są uszkodzone. Uszkodzone są błony komórkowe. Uszkodzone są gruczoły dokrewne. A to z czym się wiąże? Z obniżonym cholesterolem między innymi. Prawidłowy, i to myślę, że kolejny raz powtórzę, fizjologiczny prawidłowy jest dla mężczyzn 250-260 cholesterol, dla kobiet 260-270 i to jest prawidłowy. Wymyślono sobie gdzieś tam na korytarzu, że dla wszystkich równo, jak nie wiem, jak w komunizmie, 200 to jest prawidłowy, poniżej 200 to jest dobry. Wręcz odwrotnie. Badania wykazały, że niższy cholesterol zabił więcej ludzi niż wysoki. Czyli tu już mamy proste, jasne. W ogóle cholesterol nie jest przyczyną miażdżycy, bo obniżony cholesterol, jeżeli brakuje tego cholesterolu, to chociażby błony komórkowe są dziurawe.
Jeżeli brakuje cholesterolu w mózgu, mamy demencję. Jeżeli brakuje cholesterolu w gruczołach dokrewnych, mamy zaburzenia hormonalne. Także tutaj cała gama jest tych przyczyn i oczywiście lekarze do dzisiaj słyszę, jak mówią, że cholesterol powinien być dla wszystkich porówno poniżej 200, a parę tygodni temu słyszałem, że poniżej 190. Żeby było tutaj jasne, to w takiej gazecie Harmonia jest podane dokładnie, ile, jaki cholesterol powinien być prawidłowy i pisze między innymi o tym profesor Więckowski. Także myślę, że warto by było przejrzeć tą gazetę Harmonię. Harmonizują poziom cholesterolu właściwy dla danego organizmu, tak? To jest tak, numer jeden. Druga rzecz, zmniejszają stany zapalne. Podane pod język docierają od razu do krwiobiegu. Jeżeli są stany zapalne gdziekolwiek, to są redukowane, gdyż w kroplach chlorodach zachowane są między innymi MSM, związki siarki, które regulują właśnie stan zapalny. Ale uruchamiają enzymy, enzymy drugiej fazy wątrobowej, a enzymy drugiej fazy decydują o regeneracji nawet uszkodzonego kodu genetycznego. I bardzo dużo dobrego może zrobić wtedy wątroba, bo regeneruje pozostałe gruczoły dokrewne. Stany zapalne przewlekłe kończą się najczęściej chorobami przewlekłymi, jakim jest onkologia cała, rak. I mówi się dużo na temat leczenia raka, a tu jest bardzo prosta rzecz. Sprawny układ odpornościowy jest to najlepszy, jedyny i nie ma lepszego leku jak sprawny układ odpornościowy. I nie ma lepszego lekarza czy sposobu, jak usprawnić i wybalansować układ odpornościowy. I właśnie to robią krople Toda. Ostatnio coraz częściej wielkie sławy medycyny naturalnej coraz częściej mówię, między innymi pan doktor Zięba, który właśnie od 12 lat już zna krople Toda i ostatnio coraz częściej o nich mówi na swoich wykładach. Myślę, że ważne jest, żeby uświadamiać ludzi, jak działają naturalne preparaty, naturalne rośliny i ich przekaz bioinformacyjny. Bo to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, a nie zastępowali ich jakimiś substancjami, które stymulują i często nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, na ile powinniśmy coś stymulować i w jaki sposób, z jaką siłą. Dlatego takie błądzenie jest. Na ile krople Toda stają się powszechnie dostępne i gdzie ktoś, kto słyszy, czy z polecenia, czy z relacji na festiwalach, może tego szukać? No przede wszystkim najwięcej sprzedaje się, wysyłamy ze względu na wchodzenie na stronę internetową todapolska.pl. Najwięcej ludzi tam wchodzi i tam jest bardzo dużo relacji ludzi, lekarzy, farmaceutów, osób zajmujących się terapiami, zostawia swoje filmy, czy też pisze pewne informacje, które zamieszcza na naszych stronach o działaniu tych kropli. Także to jest cała bogata informacja, do której warto dotrzeć na stronie toda.pl. Ale też w dużych miastach wiele aptek już w tej chwili zakupuje te krople i redystrybuje. Między innymi tutaj w Łodzi, to jest w zasadzie w Aleksandrowie Łódzkim, apteka Kamet na Wojska Polskiego 69 i wiele zielarni w Łodzi, ale tu w tej chwili no, nie mam tego wykazu. Jak będzie ktoś chciał, to na stronie Toda Polska proszę się skontaktować.